To jest fajne. Jeszcze nie, jeszcze tak też the making of na razie, czyli jeszcze chwileczkę, bo się boimy, że skoro było 13:30, to jeszcze ktoś nie wszedł. Już widzimy dzień dobry i o, ktoś z Wisły! Ja jestem z Bielska-Białej, to moje rodzinne strony. Jeździłam do Wisły na wakacje. Mamy wśród naszych uczestników webinarium, mamy też Łukaszu, uczniów. I nawet Dobrze. nie wiem skąd, ale jakbym mogła, o, widzę, bo tu są Lniano, Wizamy Wisłę, Lniano, Wita Wisłę i pewnie, o, szkoła podstawowa Lniano, nie wiem, gdzie jest Lniano, ale cieszymy się, że jesteście z nami. A czy są jacyś uczniowie? Jeżeli są, to powiedzcie nam na czacie, że jesteście i powiedzcie, skąd jesteście, bo wiemy, że się zapisywali, nie wiemy, czy dotarli. A po imionach nic tutaj nie wiemy. Oleśnica do nas dołącza, super. Wieliczka, no bardzo dobrze. Zachód, wschód, grabie. Grabie, bardzo dobrze. A gdzie są grabie? O, jest, Dobrzany z Zachodniopomorskiego. Liceum Stalmacha z Wisły. Grabie, Boże, jak mamy dużo ludzi. Ostrów Wielkopolski. Mój mąż jest z Ostrowa, to znaczy jego mama Wielkopolskiego. O, i tutaj, proszę Państwa, to my tak już miękko w to wchodzimy. Ania Sokolnicka, która jest z nami i dzięki której to wszystko jest możliwe, to znaczy ona odpaliła nas, będzie czuwała, żeby wszystko było dobrze, napisała informację, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy do korzystania z ikonki ze znakiem zapytania. Widzicie, na dole są dwie. Przepraszam, wezmę sobie tylko drugi długopis, bo mi się O, wypisał, a wezmę właśnie, dwa właśnie. drugie. No nie, musisz mieć dobry długopis. Knyszyn z nami jest, Sztum jest, Zamość, Chojnice, Zielona Góra. No po prostu naprawdę cała Wielka Polska, mimo że pandemiczna, to przychodzi na wziąć udział w lekcji do wiedzy o społeczeństwie. To jest bardzo, proszę Państwa, optymistyczne. O, nauczycielka zaprosiła uczniów z klas 8 z Lniana. Super, bardzo się cieszymy. My właśnie trochę, jak planowaliśmy to nasze webinarium, to najpierw myśleliśmy, że zrobimy tylko dla nauczycieli, a potem uznaliśmy, że właściwie to jest też taka dobra edukacja dla uczniów. Teraz w czasach zdalnej edukacji chyba każdą fajną okazję warto też wykorzystać dla uczniów. Więc bardzo serdecznie witamy uczniów i nauczycieli. Jesteśmy w takim oto składzie, jak już mówiłam, Ania Sokolnicka, nasza IT womanka w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest z nami Artur Krupiński, który od lat zajmuje się publikacjami do wiedzy o społeczeństwie, zarówno do KOS-a, jak i do szkół średnich. Jest z nami Łukasz Pawłowski. To ten, co poszedł po długopis, bo mu się wypisał. I to jest, proszę Państwa, człowiek, który jest psychologiem, socjologiem, ale interesuje się polityką. To jest bardzo ciekawa i też inspirująca, mam nadzieję, dla młodych ludzi sytuacja, w której no, widać, że człowiek w jakimś kierunku poszedł na studia. Nie wiem, co ty skończyłeś najpierw. Ja najpierw skończyłem psychologię, a później skończyłem socjologię i doktorat też pisałem z socjologii, ale z socjologii polityki, więc tak powiedzmy, No właśnie, że no właśnie. socjologia jest tam dodatkiem. No właśnie. I to jest bardzo dobry przykład. Podobnie jak ja jestem z wykształcenia ekonomistką. Szkoła Główna Handlowa, a w czasach, kiedy kończyłam, to się nazywało SGPiS, bo to były dawne czasy. I nigdy nie pracowałam w handlu zagranicznym, którą to specjalnie skończyłam. Więc to są wszystko dobre przykłady osób, które wybierają jakąś drogę taką edukacyjną, a potem szukają swojej ścieżki i swoich pasji. No i Łukasz jest tak, no po pierwsze, że właśnie
ma takie szerokie horyzonty i to widać w tym też, co Łukasz pisze. Jest sekretarzem redakcji i szefem działu politycznego takiego super internetowego tygodnika Kultura Liberalna. Jesteś w zawieszeniu, powiedz. Bo w tej chwili pracuję, znaczy powinienem pracować, ale nie mogę wyjechać z Warszawy, pracuję w Parlamencie Europejskim. O, widzicie, jakiego tutaj eksperta mamy, po prostu prosto z Parlamentu Europejskiego. Ale też jeszcze chcę powiedzieć, że się interesuje systemem politycznym nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, głównie w Stanach. I na tym się tak bardzo dobrze zna, więc to można go o Stany, można go pytać o Trumpa i o wszystko na czacie. Ja się nazywam Alicja Pacewicz i 25 lat temu założyłam razem z Jackiem Strzemiecznym i Andrzejem Szeniaskim Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i od tych 25 lat się zajmuję edukacją obywatelską szeroko rozumianą, to znaczy zarówno wiedzą o społeczeństwie, jak i wszystkim, co jakby powoduje, że młodzi ludzie i nauczyciele mają ochotę się zajmować też tym, co się dzieje w życiu publicznym, bo trochę mam, to jest takie moje centrum, trochę taka misja od lat, żeby pokazywać, że choć te rzeczy nie zawsze nam się podobają, choć nie zawsze mamy ochotę w tym brać udział, to jak mówią od lat politolodzy i filozofowie, możesz nie interesować się polityką, ale polityka i tak interesuje się tobą. I wszyscy jesteśmy w nią na dobre i na złe jakoś uwikłani, dlatego my uważamy w centrum i dlatego piszemy te podręczniki i dlatego się tym zajmujemy, że no po prostu każdego z nas to dotyka i dobrze jest móc rozumieć i zrozumieć, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje oraz mieć poczucie, że się na to jakiś choćby nieduży wpływ ma. No i dzisiaj ten temat, który żeśmy wybrali, to jest dokładnie taki temat, w którym mamy, o tu widzę, że się Lniano bardzo wita, radio, elo i tak dalej, bardzo się cieszymy, znaczy, że są z nami też młodzi ludzie, właśnie o was tutaj mówię, żebyście się nie zniechęcali do tego, co dorośli robią w życiu publicznym, bo po prostu do was świat należy i nawet jeżeli wam się wydaje, że życie publiczne, życie polityczne to jest coś daleko, co nas nie dotyczy, to naprawdę ono dotyczy każdego z nas codziennie. I zastanawialiśmy się, jaki temat wybrać, bo chcieliśmy coś, co no po pierwsze jest w tym naszym podręczniku, który chcemy wam też pokazać, ale po drugie jest aktualne i ma jakiś związek z rzeczywistością, no i na pewno takim tematem są wybory. I będziemy dzisiaj mówić o wyborach, będziemy mówić w taki sposób, który no z jednej strony jakby pokazuje te główne zasady demokratycznych wyborów, a z drugiej strony Łukasz obiecał, że będzie się odnosił do tego, co się wydarzyło i wydarza w tej chwili wokół wyborów prezydenta. Także ja jeszcze wam pokażę dwie rzeczy. Zrobimy krótki test, albo może teraz. Ania, jesteś tam? Aniu? O, słuchajcie, postanowiliśmy was po prostu zażyć i mamy dla was bardzo trudne cztery pytania. Jeżeli, to są najprostsza możliwa ankieta, czyli do wyboru, bardzo prosimy, żebyście ją teraz wypełnili. Niektóre, pierwsze jest chyba najtrudniejsze, pozostałe są łatwiejsze. Jeżeli uczniowie z Lniana nie na wszystko znają odpowiedź, to się w ogóle nie przejmują i też zdaje się z innych miejscowości. Zaznaczajcie to, co wam się wydaje słuszne. I zobaczymy potem, jaki jest poziom wiedzy waszej oraz możemy potem jeszcze na sam koniec zrobić ten sam
ten sam mini quiz i sprawdzić, czy wasza wiedza dzięki temu webinarium wzrośnie, czy nie. Także teraz na nie odpowiedzcie, dobra? W tym momencie, każdy. Nie wiem, czy my możemy, czy ja też mogę? Chyba mogę, to ja też odpowiadam. No i zobaczymy, co tu nam wyjdzie. I submit. Dobrze. Ania, czy ty nam potem pokażesz te odpowiedzi? O, pokażę. Dobrze, słuchajcie, to teraz przechodzimy do prezentacji. Prezentacja będzie towarzyszyła temu, co mówi Łukasz. Ja tylko powiem pierwsze kilka rzeczy o naszym podręczniku, bo postanowiliśmy skorzystać z okazji, bo mamy tak, myśmy przez lata wydawali różne fajne książki, a to do jakichś konkretnych obszarów edukacyjnych, na przykład mamy gigantyczny zasób materiałów do edukacji globalnej, mamy wielki zasób strasznie fajnych materiałów do takiej edukacji włączającej, równościowej. Nawet kiedyś popełniliśmy książkę do historii społeczeństwa, był taki przedmiot, nie wiem, jeszcze może najstarsi pamiętają, bardzo fajny, do przedsiębiorczości. No ale oczywiście ulubionym naszym tematem jest wiedza o społeczeństwie i postanowiliśmy wrócić po paru lat nieobecności z książką, która się nazywa Przewodnik Obywatelski, to jest dla liceum i technikum. A to, co tutaj zobaczycie, to jest taka mini prezentacja, taka mini lekcja zrobiona przez Dorotę Nawalany, redaktorkę, która od lat z nami współpracuje i bardzo fajnie różne rzeczy robi takie graficznie. Ja zresztą nawet mam ten podręcznik ze sobą, to zamacham, że to nie jest tylko na prezentacji, tylko naprawdę mamy podręcznik, o. I przy okazji wam po prostu pokażemy, bo ten podręcznik moim zdaniem jest wart tego, żeby z niego korzystać. Troszkę inaczej on uczy i troszkę inaczej na lekcjach się toczy praca. O, widzę, że tam też Jastrzębie Zdrój i mnóstwo innych miejsc. Pszczyna, Cisie, super. Ja się strasznie cieszę, że nauczyciele WOS-u są tutaj dzisiaj z nami, WOS-u, historii i uczniowie, dlatego że w tych trudnych czasach bardzo wiele osób ma takie poczucie, że no, szkoły się skupiają na tych przedmiotach i na tych obszarach, które tradycyjnie uchodzą za kluczowe, to znaczy język polski, matematyka, ewentualnie języki obce. No i czasem jak jest w jakiejś szkole jakiś profil albo jakaś rzecz, bo szczególnie ważna, to też inne przedmioty, a WOS jakby często wypada z takiego nurtu, a my, jak się Państwo domyślacie, uważamy, że no nie każdy zostanie biologiem, ale każdy jest i będzie dalej obywatelem i dlatego dla nas WOS jest ogromnie ważny i cieszymy się, że jesteście z nami. One, można je wykorzystywać, te materiały, one są normalnie na naszych jakby prawach autorskich, ale na lekcjach i ze wskazaniem źródła możecie tę mini lekcję, którą dostaniecie też każdy z was, taką mini prezentację, możecie ją po prostu na swojej lekcji odpalić i wykorzystać i tych takich mini lekcji, które robi Dorota, będzie więcej. To jest lekcja, która w naszym podręczniku jest zatytułowana Wybieramy naszych przedstawicieli. No i będzie tak naprawdę o tym cudzie, jakim jest głosowanie w różnych wyborach i będzie o tym, jakie to stwarza szanse i jakie nadzieje obywatele z tym wiążą i jak zrobić, żeby te nadzieje w różnych wyborach, także w najbliższych, mogły być zrealizowane. To jeszcze tylko tutaj jako, że tak powiem, instytucja, która uwielbia cele lekcji i lubi, żeby takie kluczowe rzeczy zostały zebrane i przedstawione, no to wam to pokazuje, że tak naprawdę no będziemy mówić o tym, jak to się
jak zrobić, żeby wybory były naprawdę demokratyczne. I do młodych ludzi też pytanie i prośba, żebyście myśleli o tym, jak to jest, że w Polsce nadal głosuje około połowy uprawnionych do głosowania. I tak w trakcie się sami myślcie o tym, czy wy, po pierwsze, czy w tych najbliższych wyborach, ciekawa jestem, weźmiecie udział, a po drugie, jak zrobić, żeby ci, co mogą, wzięli. No i tu jest zabawny rysunek z naszego podręcznika, ja go bardzo lubię. Na szczęście nie jest zajęte, tylko za chwilę będą wybory. No i oddaję głos tobie, Łukaszowi, a ty nam powiedz, jak to zrobić, żeby było dobrze i jak to zrobić, żeby więcej ludzi głosowało. Dobrze, dziękuję i to od razu powiem tylko, że jeżeli by były jakieś pytania, to ja widzę je tutaj, więc jeżeli Państwo będą chcieli zadać, to poproszę. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz prowadzę takie zajęcia w tej formie, bo zwykle robimy je bezpośrednio, więc jeśli coś będą Państwo mieli jakieś uwagi, to prosiłbym, żeby też je zapisywać i pytania, to chętnie odpowiem. Dobrze. Alicja powiedziała, jak zrobić, żeby wybory były demokratyczne w pełni. No i to się okazuje, że nie bardzo wiadomo, co to dokładnie znaczy, bo mogą być bardzo różne i wiele państw przeprowadza je w różny sposób i ma wrażenie, czy twierdzi, że są one demokratyczne, mimo tego, że są pomiędzy nimi zasadnicze różnice, ale jest pewna baza, jak gdyby cech, które te wybory muszą spełniać, żeby rzeczywiście za demokratyczne mogły być uznane. Nie jest też tak, że wszystko wolno, ale różnice są rzeczywiście bardzo duże i są ku temu argumenty. Jak wiemy, że frekwencja w Polsce jest średnia w tych wyborach, paradoksalnie ona rośnie w ostatnich latach, mówię paradoksalnie, bo jednocześnie się dużo mówiło w Polsce o ograniczaniu demokracji, czy nawet o końcu demokracji, ale jeżeli wziąć tylko tę miarę frekwencji wyborczej, to i w wyborach do Europarlamentu, i w wyborach sejmowych, i w wyborach samorządowych ona rośnie. Jednym z takich sposobów oczywiście na zwiększanie frekwencji jest zmuszenie obywateli, żeby głosowali. I w pewnych państwach coś takiego jest wprowadzane i to jest też ciekawe, wydaje mi się, pytanie do uczniów, czy byliby zwolennikami takiego rozwiązania, to znaczy, że głosowanie nie jest prawem, ale jest obowiązkiem. Obywatele, jeżeli on go nie realizuje, to ponosi jakąś tam karę, na przykład karę grzywny. Czy to jest dobre rozwiązanie na zwiększenie frekwencji, czy jednak lepiej próbować to robić inaczej? Dobrze, jak dokładnie wybieramy naszych przedstawicieli i jakie mają być wybory? Jeszcze może na początku to, co ważne rozróżnienie na początku, między demokracją bezpośrednią a demokracją przedstawicielską. My oczywiście funkcjonujemy w systemie demokracji przedstawicielskiej, nie jak starożytni Ateńczycy w systemie demokracji bezpośredniej. I to zróżnicowanie też chyba warto pokazać na lekcji, to znaczy jakie są zalety tej demokracji bezpośredniej i jakie są demokracji przedstawicielskiej. I to jakoś wybić, bo teraz coraz częściej się mówi o tym, że ta demokracja przedstawicielska przestaje pełnić swoją funkcję i może powinniśmy się bardziej bezpośrednio angażować. Ja jestem dość sceptyczny. Ale porozmawiajmy o samych wyborach. Wybory mają kilka przymiotników. Mają być wyborami powszechnymi, to znaczy, że prawo głosowania mają wszyscy obywatele danego państwa i to zresztą nie tylko obywatele danego państwa, bo w wyborach lokalnych na przykład mogą głosować także obywatele innych państw Unii Europejskiej w ramach Unii Europejskiej, prawda? Czynne prawo wyborcze, wiadomo, to jest to, że możemy oddać nasz głos w wieku od 18 roku życia. Bierne prawo wyborcze, czyli takie, że to my możemy zostać wybrani. I ono jest wyższe niż prawo wyborcze czynne. Tutaj także warto powiedzieć sobie, dlaczego tak jest i dlaczego przy różnych stanowiskach ono jest zróżnicowane i czy ma to sens. Czy 18-latek nie mógłby być dobrym prezydentem albo dobrym senatorem?
Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, dlaczego się takie różnicowanie wprowadza? Idźmy dalej. Wybory są bezpośrednie. To jest też duże nieporozumienie w przypadku ostatniego sporu o wybory korespondencyjne. Można o tym także powiedzieć na lekcji. Wybory bezpośrednie znaczy, że głosujemy bezpośrednio na naszych przedstawicieli, a nie wybieramy kogoś, kto za nas wybierze przedstawicieli. I to jest zasadnicza różnica, bo mówiono przy wyborach, przy pomyśle na głosowanie korespondencyjne, że to nie będą wybory bezpośrednie. To nieprawda, one będą bezpośrednie, one mają inne wady, ale byłyby bezpośrednie. Ponieważ głosujemy konkretnie, na przykład podoba nam się Jan Kowalski jako prezydent, to głosujemy na Jana Kowalskiego konkretnie, a nie na kogoś, kto później za nas dokona wyboru. Taki system funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, że głosuje się nie na bezpośrednio na kandydata, tylko na elektorów, którzy mają dokonać wyboru. I ten system wprowadzono u zarania kraju i wtedy rzeczywiście obywatel głosował na elektora i ten elektor, spotykali się elektorzy i wybierali między sobą prezydenta, to znaczy wybierali prezydenta. Teraz ten system jest zautomatyzowany i właściwie jeżeli kandydat wygrywa w jakimś stanie, no to elektorzy przekazują swój głos, więc to jest tylko już taka pozostałość starsza. Natomiast jaki był sens tego, żeby nie głosować bezpośrednio na kandydata, tylko jeszcze wprowadzać stadium pośrednie? Bo to też można omówić i to ma głęboki sens. Chodziło o to, że obywatele nie za bardzo się zastanowią, nie mają czasu, nie interesują się polityką, nie są dobrze wykształceni, więc może lepiej zrobić tak, że wybiorą ludzi lepszych od siebie, takie było założenie, lepiej przygotowanych do tego i dopiero ci lepiej przygotowani, ci lepsi spotkają się i w takich warunkach dobrej dyskusji naradzą się i wybiorą, kto będzie najlepszym przedstawicielem. No taki był pomysł. Chodziło o to, żeby te namiętności obywatelskie nie wybuchły i nie wprowadziły na stanowisko prezydenta kogoś, kto się do tego nie nadaje, tylko żeby właśnie wprowadzić taki bufor w postaci jeszcze jednego poziomu. No i to jest pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy zupełnie wypaczające, jak gdyby ideę wyborów, no bo to przecież lud powinien głosować, a nie jakieś węższe gremium. Pozoru się wydaje, że to jest złe rozwiązanie, ale przecież w niektórych państwach to parlamenty wybierają prezydenta, więc też mamy takie stadium pośrednie. My głosujemy na naszych przedstawicieli w parlamencie, a oni dopiero głosują na prezydenta, więc to też warto omówić i jeszcze raz podkreślam, że bezpośredniość to właśnie polega na tym, że my bezpośrednio głosujemy na tego, kto chcemy, żeby został prezydentem. Więc wybory korespondencyjne są jak najbardziej bezpośrednie. Wybory tajne. I tu też dyskusja, czy powinny być wybory tajne, czy wybory powinny być jawne, no bo skoro ja jestem zwolennikiem jakiegoś kandydata, jakiegoś Jana Kowalskiego, to czy nie powinno być tak, że ja jestem w stanie uzasadnić, dlaczego ja chcę go wybrać? A jeżeli głosuję tajnie, to nikt mnie o to nie pyta. Czy nie powinno być tak, że ja potrafię powiedzieć, że tak, ten Jan Kowalski to jest moim zdaniem najlepszy kandydat i dlatego go wybiera. Z drugiej strony oczywiście tajność wyborów służy temu, żeby nikt nie wywierał na nas wpływu i nie wiem, pracodawca, rodzina czy ktokolwiek, kto może ten wpływ na nas wybierać i żebyśmy mogli w spokoju oddać tak głos, jak naprawdę chcemy. Więc tu tajność wyborów jest tak uzasadniana. I co ciekawe, gdyby te wybory były jawne, to pewnie byśmy dostawali trochę inne wyniki, to znaczy to, czy wybory są tajne, czy jawne, będzie wpływało na to, kogo ostatecznie wybierzemy. Wybory równe. Oj, to jest też ciekawa sprawa, bo wybory równe wydaje się to rzecz oczywista, że każdy z nas ma jeden głos. Na tym polega taka równość formalna, że mój głos waży tyle samo, co głos, nie wiem, Zygmunta Solorza jako najbogatszego Polaka,
czy jednego z najbogatszych i tyle samo, co głos kogoś, kto jest gorzej wykształcony, lepiej wykształcony, bogatszy, biedniejszy itd., itd. To wydaje się podstawą systemu demokratycznego, ale nie jest tak do końca. To znaczy te wybory formalnie są równe, wszyscy oddajemy po jednym głosie, ale w zależności od tego, z jakimi wyborami mamy do czynienia, to te głosy są jednak, mają różną wartość. Szczególnie to widać w wyborach proporcjonalnych, gdzie mamy różne okręgi i czasami te głosy są tam, gdzie jest okręg liczniejszy i oddaje się więcej głosów, no to jeden głos znaczy mniej, ma mniejszą trochę wagę niż głos w mniejszym okręgu. I czasami mamy też, to jest, znowu Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, gdzie mamy konflikt dwóch równości, to znaczy co powinno być ważniejsze. W Stanach Zjednoczonych wybory do Senatu są super przykładem pokazującym, jak można zrobić nierówne wybory i jednocześnie je usprawiedliwić. W wyborach do Senatu każdy stan ma prawo wyboru dwóch senatorów. Niezależnie od tego, czy stan liczy kilkadziesiąt milionów ludzi, jak stan Kalifornia albo Nowy Jork, czy kilkaset tysięcy, jak te najmniej liczne, typu Idaho. Każdy wybiera dwóch senatorów. To znaczy, że żeby zostać senatorem z mało licznego stanu, wystarczy nam kilkaset tysięcy głosów, a żeby zostać senatorem ze stanu największego, musimy zdobyć ich co najmniej kilka milionów. No więc głos w tym stanie dużym znaczy o wiele, wiele mniej niż w tych stanach najmniejszych. Ale uzasadnia się to w bardzo prosty sposób. Chodziło o to, żeby te mniejsze stany, mniej liczne, nie były zdominowane w izbie, w Senacie przez te najbardziej liczne. Więc tutaj mamy jedno pojęcie równości, równości wszystkich stanów, a tutaj równości głosów. Więc w wyborach do Senatu na pewno te głosy nie są równe, bo liczą się, mają inną wagę, chociaż formalnie każdy Amerykanin ma prawo oddać jeden głos, ale jest to troszkę bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Dobrze, wybory proporcjonalne. Wybory proporcjonalne, czyli przy przeliczaniu wyników głosowania uwzględnia się jak gdyby wielkość okręgu, skąd głosujemy. I tak w większości wyborów i w Polsce tak to funkcjonuje w przypadku wyborów do Sejmu, czyli po prostu dzielimy kraj na w miarę proporcjonalne okręgi i z nich wybieramy naszych przedstawicieli. Właśnie po to, żeby nie było tych wielkich różnic między małymi okręgami, gdzie wystarczy niewiele głosów, żeby wyjść, a tymi największymi, gdzie potrzeba naprawdę bardzo dużo głosów. Ale funkcjonuje też zasada większościowa, to znaczy wybory mogą być większościowe. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy temat do obgadania z uczniami, bo można podać przykład polityka, który bardzo, bardzo mocno promuje od lat zasadę większościową, czyli zasadę jednomandatowych okręgów wyborczych. I to jest oczywiście Paweł Kukiz, który twierdzi, że to rozwiązałoby wiele naszych problemów. Zasada większościowa polega na tym, że dzielimy nasz kraj czy jakiś tam obszar na okręgi, no i wygrywa ten po prostu, kto zdobywa najwięcej głosów. Może być zasada taka w większości bezwzględnej, czyli że żeby wygrać trzeba dostać co najmniej 50% głosów, a jeśli nikt ich nie dostanie, to robimy drugą turę. Albo w większości względnej, czyli po prostu ten, kto dostał najwięcej głosów, wygrywa i kończy się. I wchodzi do parlamentu tylko jedna osoba. Ja mogę cię wtrącić na chwileczkę? Tak, proszę. Bo tak, tutaj dwa bardzo fajne pojęcia, które zapamiętajcie sobie na całe życie, bo one są naprawdę ważne. I w różnych, także przez was prowadzonych, głosowaniach, zebraniach, instytucjach, potem, nie wiem, NGO-sach, czyli organizacjach pozarządowych, bo na pewno do jakiejś będziecie należeć, a może nawet jakąś założycie, bo to jest bardzo fajne. Może być właśnie ta większość bezwzględna i większość względna. To, o czym przed chwilą mówił
Łukasz, bezwzględna, to jest wtedy, kiedy się ustala jakiś próg, zwykle to jest 50%, i bezwzględna wtedy, kiedy ktoś dostaje więcej niż ten 50% głosów, a względna, no to wtedy, kiedy jeden dostaje więcej, ktoś dostaje, że tak powiem, więcej niż ktoś następny, tak? Czyli względem tej kolejnej osoby. Także i to jest w różnych zapisach i przy różnych procedurach w polskim prawie, to jest niezwykle ważne. Przy różnych głosowaniach w Sejmie te większości mają znaczenie, jaka to jest większość. Także zapamiętajcie sobie, jak będziecie robić jakieś głosowanie, nie wiem, w samorządzie uczniowskim albo jakimś innym, to samo powiedzenie, że ktoś, kto uzyskuje większość głosów, wygrywa, nie wystarczy, warto doprecyzować. Tak, tak, to jest większość bezwzględna, względna, no i większość kwalifikowana, czyli no, że potrzebujemy na przykład 2/3 głosów, że ktoś musi zdobyć 60% głosów, żeby wygrać, czy żebyśmy coś na coś się zdecydowali. No i teraz... Zakwalifikowana w naszym Sejmie jest kiedy? No przy różnych okazjach, na przykład przy przełamaniu weta prezydenta, tak? Jeżeli prezydent zapowie jakąś ustawę, potrzebna jest większość kwalifikowana do zmiany konstytucji, potrzebna jest większość kwalifikowana. Także przy takich sytuacjach o większym ciężarze gatunkowym niż mówiąc w cudzysłowie, zwykła ustawa. Natomiast wracając do tej proporcjonalności, to w Polsce wybory są proporcjonalne, to znaczy mamy ten kraj podzielony na okręgi i dostają się do parlamentu posłowie, prawda, kilku z okręgu, proporcjonalnie do tego, ile dostaje ich partia głosów. Oczywiście partia musi też przekroczyć próg wyborczy i to jest kolejna rzecz, która nam różnicuje to, ile partii się w ogóle dostanie i czy nasz polityk do parlamentu się dostanie. Po co jest próg wyborczy? No po to, żeby nie było zbyt dużego rozdrobnienia parlamentu. U nas wynosi 5%, są takie państwa, gdzie jest dużo niższy lub w ogóle go nie ma. No i argument za tym, żeby go nie było, jest taki, że to jest bardziej demokratyczne, bo wtedy więcej partii może się dostać i każdy głos jak gdyby może, głos na każdego polityka może zakończyć się tym, że on się do parlamentu dostanie. Więc to jest kolejna rzecz, która nam różnicuje te wybory. Natomiast w przypadku wyborów jednomandatowych, no to mamy takie... W Polsce dużo się o tym mówi i słyszymy na przykład właśnie Pawła Kukiza, który mówi, że mandatowe okręgi wyborcze, bo wtedy ten polityk jest odpowiedzialny przed swoimi wyborcami w jego okręgu. To znaczy na przykład jak ja mieszkam w Warszawie i moja część Warszawy jest jednym okręgiem, no to mamy listę kandydatów, wybieram mojego człowieka. Jeśli on się dostaje, to on odpowiada przed swoimi wyborcami tu w tym okręgu i oni go rozliczą. Więc Kukiz stwierdzi, że dzięki temu ten polityk będzie bardziej oglądał się na swoich wyborców, będzie mniej upartyjniony i to będzie bardziej jak gdyby demokratyczne, bo bardziej będzie związany ze swoim okręgiem. To jest jeden argument. Drugi argument mówi, że to jest po prostu prostsze. Mamy jeden okręg, mamy listę kandydatów w naszym okręgu, wiemy kto wygrał i ten ktoś zostaje naszym reprezentantem, czy posłem, czy senatorem. W związku z tym rzecz jest prosta, żadnych układów, układzików, tylko właśnie taka jasny system. Natomiast ma ten system bardzo, bardzo wiele wad i warto je też chyba na lekcji omówić. Ja podam tylko kilka. Po pierwsze, duża część głosów, można powiedzieć, że się marnuje. To znaczy, jeżeli mamy 5 kandydatów, i pierwszy kandydat dostanie 30% głosów, a drugi dostanie 25%, to ten, który dostał 25%, zostaje z niczym, mimo że różnica jest relatywnie niewielka i wszyscy ci poniżej też nic nie dostają. Taki system sprzyja w związku z tym tworzeniu się układów dwupartyjnych, no bo mniejsze partie raczej nie wygrywają w swoich okręgach, w związku z tym zostaną wyeliminowane i powstaną dwie duże partie, których z kolei będzie wielu bardzo różnorodnych polityków. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest oczywiście więcej partii niż dwie, ale tylko dwie się liczą. I taki system nie sprzyja także partiom, które mają równo rozłożone poparcie w całym kraju. Czyli jeżeli partia cieszy się poparciem, dajmy na to nawet 20%,
ale ona jest równo rozłożone, no to ona może się skończyć tak, że nie będzie miała żadnego reprezentanta w parlamencie, bo w każdym okręgu jej kandydat zajmie trzecie miejsce albo drugie miejsce i w związku z tym dostanie łącznie dużo głosów, ale nie będzie miała nikogo, kto ją będzie reprezentował. To kolejna wada. Inna wada jest taka, że taki system właściwie hamuje kampanię wyborczą w niektórych miejscach. Ludzie tacy, ja mieszkam akurat w Warszawie, w związku z tym w moim mieście pewnie kampanii wyborczej praktycznie by nie było w takim systemie, dlatego że wygrywa tutaj jedna partia. I ich kandydat, jeżeli zostanie tu wystawiony, prawdopodobnie zajmie pierwsze miejsce, a tylko pierwsze miejsce się liczy, więc prawdopodobnie nie będą inwestowali pieniędzy i środków, żeby prowadzić tu kampanię. Jeśli ktoś mieszka na Podkarpaciu, to też pewnie kampanii nie zobaczy, bo tam wygrywają kandydaci innej partii. I w związku z tym nikt nie będzie tam prowadził kampanii, bo to się po prostu nie opłaca. W takich systemach kampanię prowadzi się tylko w tych miejscach, gdzie rzeczywiście jest niepewność co do tego, kto zajmie pierwsze miejsce. Jeżeli w danym okręgu pierwsze miejsce jest już ustalone, kto mniej więcej wygrywa, to nikt tam nie będzie inwestował pieniędzy, przyjeżdżał, czegokolwiek obiecywał. I to kolejny, ostatni już problem, chociaż jest ich więcej, problem tak zwanych polityków zrzucanych do bezpiecznych okręgów. Czyli po prostu przywozi się w teczce polityka do okręgu, w którym na pewno wygra, no i na tym się kończy kampania i właściwie nie musi się on specjalnie starać. Więc warto zwrócić uwagę, że te jednomandatowe okręgi wyborcze to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, a generuje bardzo dużo innych. I wbrew temu, co się nam mówi, to nie działa tak, że rozwiązuje wszystkie problemy. Okej, idźmy dalej. No tu pytanie dotyczące tego, czy kiedy ktoś będzie mógł startować w jakich wyborach, jak systemy wyborcze. No to tutaj wrócimy trochę do tego. A mogę zadać pytanie uczniom. Mam wielkie wielką prośbę do Was, bo to jest zresztą pytanie też wzięte z podręcznika, żebyście nam napisali na czacie, za ile lat Wy będziecie pierwszy raz głosować oraz za ile lat będziecie mogli kandydować do Sejmu. Do Sejmu? Okej. Okay. No i to w takim razie może wolicie do Senatu, bo tam jest... I do Senatu, dobra. Do Senatu macie też inny system, system właśnie większościowy, natomiast właśnie. Do Sejmu proporcjonalny i inny wiek, w którym możecie kandydować. O, Dawid za 3 lata głosuje, tak? Czy za, nie, tak, za 3 lata i za 5 lat do Senatu. Mhm. Do Sejmu. Tak, do Sejmu. Do Senatu jeszcze dopiszcie. Na prezydenta. Uh-huh. 4 lata. Uh-huh. No dobrze, czyli tutaj 8 klasa się produkuje, ale też widzę, że tak, że może... O, no dobrze, dobrze. To jeszcze słuchajcie, macie trochę przed sobą, żeby się zakochać w polityce, rozumianej jako dobre rządzenie, bo polityka ma bardzo dużo różnych znaczeń, to słowo. Niektórzy mówią, polityka to są te różne gry, w których nie chcemy brać udziału, ale jak się myśli o polityce jako o zasadzie i sposobach na dobre rządzenie krajem, dobre rozwiązywanie problemów, to w takiej polityce warto być i w każdej polityce, w każdym kraju jest też sporo ludzi i sporo miejsc, w których taką politykę się uprawia, a jak wy dorośniecie, to na pewno będzie ich jeszcze więcej niż teraz. Ja bym jeszcze, jeśli można dopytać, to chciałbym, nie wiem, czy to chcecie odpowiedzieć, ale czy podoba, czy są tutaj zwolennicy właśnie takiego systemu, który teraz jest tutaj wyświetlony, czyli tego systemu większościowego? Czy uważacie, że taki system w Polsce, gdybyśmy podzielili kraj na 460 okręgów i tak wybierali swoich posłów, byłby lepszy, a jeśli tak,
to dlaczego? Bo ta dyskusja trwa nieustannie i wydaje się, że ona od czasu do czasu, szczególnie jak mamy jakiś kryzys polityczny, a mamy go dość często, to przybiera na sile i jest taka idea, że wtedy ta nasza polityka i ci nasi politycy byliby lepsi. Jakbyśmy po prostu mieli 460 jednomandatowych okręgów i tak wybierali naszych posłów, właśnie jak na przykład Brytyjczycy. I wtedy mielibyśmy natychmiast wyniki, konkretnych zwycięzców w konkretnych miejscach. Tutaj jest dokładny opis tego, o czym już... O, pani Jagoda jest zwolennikiem takiego systemu. Jakby pani jeszcze napisała, dlaczego? To znaczy, szkoda, że nie możemy porozmawiać tak normalnie, ale jestem ciekawy, dlaczego? Jakby pani napisała, to będę bardzo wdzięczny. I tutaj mamy dokładne wyjaśnienie takiego systemu, jak on działa. Nie napisaliśmy jeszcze ważnej rzeczy, co ile się przeprowadza wybory. A to jest także bardzo istotna zmienna. W Polsce wybory do, i to jest też ciekawe zróżnicowanie, w Polsce wybory do parlamentu przeprowadzamy co 4 lata, prezydenta co 5 lat. Czy co 4 lata to jest dużo, czy mało? Niektórzy powiedzą, że to jest dużo, bo co chwila coś się dzieje, poza tym możemy mieć wybory przyspieszone. Ale w Stanach Zjednoczonych, to znowu jest dobry przykład, bo system jest ciekawy, wybory przeprowadza się co 2 lata do Izby Reprezentantów. Więc właściwie ledwo taki kandydat zostanie wybrany, już musi się martwić tym, czy go wybiorą na kolejną kadencję. Więc ta kampania praktycznie trwa cały czas. I jedni mówią, że to dobrze, bo dzięki temu ten kandydat musi się pilnować swoich wyborców i o nich dbać. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że to źle, bo taki kandydat nie może podjąć jakiejś niepopularnej decyzji, nawet jeśli uważa ją za słuszną, bo po prostu go zaraz nie wybiorą. A jakby miał więcej czasu, to mógłby, ten okres na urzędzie byłby dłuższy, to mógłby podjąć jakąś mało popularną decyzję, ale konieczną i przez te kilka lat pokazać ludziom, że ona była słuszna, że ona przynosi jakieś korzyści. Jeżeli ma co 2 lata być wybierany, no to jest z tym problem. Ale jednocześnie, żeby zapewnić taką stabilność systemu, to w Stanach Zjednoczonych senatorów wybiera się co 6 lat. Żeby był ktoś, kto jest na dłużej i ma w związku z tym inną perspektywę czasową. Ale żeby jeszcze trochę skomplikować życie ludziom, to tych senatorów nie wybiera się wszystkich naraz, tylko wybiera się 1/3. A więc co 2 lata Amerykanie wybierają wszystkich kongresmenów i 1/3 senatorów. To jest sposób na to, żeby była jednocześnie wymiana tych elit, wymiana przedstawicieli, ale z drugiej strony, żeby była też jakaś stabilność w tym systemie. No a prezydenta wybierają co 4 lata, a więc też częściej niż my. No i to jest jeden z tych argumentów, który się pojawia w debacie tam, że właściwie nigdy nie kończy się kampania i w związku z tym nigdy tak naprawdę ci politycy nie mogą zająć się rządzeniem, bo cały czas muszą myśleć o tym, kiedy zostaną wybrani. Idźmy dalej. System proporcjonalny, o tym już mówiliśmy troszeczkę, to jest system, który obowiązuje w Polsce. Czyli mamy okręgi wielomandatowe, w zależności od tego, ilu ludzi mieszka w danym okręgu, to tylu się przypisuje do tego okręgu przedstawicieli, czyli te liczniejsze wybierają większą liczbę przedstawicieli, te mniejsze mniejszą. No i tak jak mówiliśmy, wprowadza się także pewne mechanizmy, które mają promować te silniejsze ugrupowania po to, żeby ten parlament nie był bardzo, bardzo rozdrobniony, żeby się nie skończyło na tym, że mamy nagle w parlamencie 20 partii i w związku z tym trudno jest ukształtować stabilną większość. U nas ten próg wyborczy, ja powiedziałem 5%, ale tutaj faktycznie, jeżeli jest koalicja partii, to jest 8%. I też czasami kończy się tak, że te głosy oddane na koalicję partii zostają zmarnowane. Tak było w 2015 roku, tak, kiedy koalicja lewicowa dostała 7,5 i coś tam,
a więc nie przekroczyła progu wyborczego i te głosy po prostu się zmarnowały, a dzięki temu te partie, które dostały się do parlamentu, no uzyskały więcej mandatów. Więc też można powiedzieć, że jest to niesprawiedliwe, bo na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, które startowało jako partia i dostało ledwo powyżej 5% głosów, jest w parlamencie, czy było wtedy w parlamencie, a Lewica, która dostała 7,5%, nie była. Ale tylko dlatego, że formowała koalicję. Więc to też jest kwestia tego, jak rozkładamy później te, jak nasze głosy przekładają się na liczbę posłów i reprezentantów, których mamy w Sejmie. Ach tak, jeszcze są oczywiście systemy mieszane, które... Już nie, Łukasz, już nie wchodź w to. Dobrze, to w tej chwili sobie daruję. Darujemy. Są jeszcze, jest jeszcze, jeszcze wiele różnych sposobów, jak można liczyć głosy i jak można oddawać głosy. Ja tylko zaznaczę jeden ostatni, to znaczy, że system głosu przechodniego, to znaczy, że nie głosujemy tylko na jedną osobę, ale wybieramy w kolejności, jak byśmy chcieli, żeby one się dostały, albo głosujemy na dwie. Jeżeli nasz kandydat się nie dostanie, to nasz głos przechodzi na tę drugą osobę po to, żeby... jakby się nie marnowały, można powiedzieć, te głosy. Więc tylko tyle jeszcze zaznaczam. Tutaj mamy ładny taki cytat z Churchilla o tym, co jest najważniejsze w demokracji, że to jest ten akt wyborczy właśnie. Bardzo ładnie to jest powiedziane, ale ja bym powiedział, dodałbym tu drugi cytat z Churchilla, który powiedział, że najlepszym argumentem przeciwko demokracji jest 15 minut rozmowy z przeciętnym wyborcą. Więc nie był tak, więc nie był aż tak wielkim zwolennikiem, choć jednocześnie tu trzeci cytat z Churchilla mówił, że demokracja to jest najgorszy z możliwych systemów, poza tymi wszystkimi, które do tej pory próbowano wprowadzić, więc na razie nic lepszego nie mamy. Tak, czy wiecie, gdzie mieści się lokal i czy gdzie, wiecie, gdzie wasze lokale się... Napiszcie tutaj nam na czacie chociaż kilka adresów albo miejsc, w których mieszczą się wasze lokale. Zwłaszcza, że będziecie mogli rodzicom powiedzieć, gdzie mają iść, bo to już za chwilę. Nie wiemy kiedy. No nie wiemy, ale myślę, że do końca wakacji na pewno będziemy szli także. O, Biblioteka Szkoły Podstawowej w szkole, super. Szymon, Dawid. Sprawdźcie, bo czasami rodzice nie są pewni, albo niektórym dziadkom się zdarza zapomnieć, że mają iść na wybory, a ja tutaj ten pierwszy cytat Churchilla najbardziej wierzę i też podobnie jak on tam właśnie pisze, uważam, że to jest taki niewiarygodny moment, kiedy naprawdę mamy wpływ. Czasem nam się wydaje, że na nic nie mamy wpływu w takim wielkim kraju, w którym są tak skomplikowane te mechanizmy rządzenia, ale ten moment, kiedy naprawdę mamy wpływ i czasami, i w ostatnich wyborach wielokrotnie tak bywało, że kilka tysięcy głosów może o czymś zdecydować i to jest tak na całym świecie. Czasem nawet mniej. W Stanach to... No. Nie, no właśnie, to jest... No. Przykład, bo czasami kilka głosów czy kilkanaście głosów decyduje o wielu rzeczach. I mamy taki przykład z Polski znowu. W ostatnich wyborach do Senatu opozycja ma minimalną przewagę nad partią rządzącą w Senacie, a jeden z senatorów, Stanisław Gawłowski, senator opozycji, wygrał przewagą 340 głosów, jakoś tak, w swoim okręgu. W związku z tym widać, że to jest niekiedy każdy, absolutnie każdy głos ma znaczenie, a w Stanach Zjednoczonych bywało też tak, że decydowały dosłownie tysiące głosów, chociaż to kraj, w którym mieszka ponad 300 milionów ludzi. Najsłynniejszym takim przypadkiem był rok 2000, gdzie głosy liczono jeszcze kilka tygodni po wyborach, bo nie wiadomo było do końca, czy George Bush, czy Al Gore zostaną prezydenci. Także absolutnie każdy głos może mieć znaczenie. Choć wszystko zależy też od systemu. Stary rozkład, można się nim nie przejmować. On jest wzięty z podręcznika, który był wydany w zeszłym roku. Teraz ten rozkład po wyborach jest już nowy.
No i będzie tak. Niewiele się różni. Szczególnie w przypadku PiS-u to jest tylko trzy miejsca, to znaczy PiS ma w tej chwili 235, no ale mamy też nowe partie w parlamencie, których tutaj nie ma i wygląda to nieco inaczej, ale wciąż jedna partia ma większość. I to jest też ciekawa rzecz, że to jest właściwie... To jest drugi raz w historii Polski, że jedna partia ma większość w Sejmie, to znaczy ma więcej niż połowę posłów. Pierwszy raz tak było w 2015 roku, teraz mamy to po raz drugi. I jeżeli mówiliśmy o tych systemach wyborczych, to te systemy większościowe zdecydowanie premiują taki układ, gdzie jedna partia absolutnie dominuje w Sejmie, ma większość i to też jest argument na rzecz tych systemów. Mówi się, że dzięki temu jest jasne, kto rządzi. Jest rząd, ma większość, może wszystko przegłosować. Ale systemy proporcjonalne, ich zwolennicy mówią, że tak być nie powinno, bo rząd, nawet partia, która dostaje większość, powinna się umieć dogadać z innymi, żeby nie głosować tylko rzeczy, które jej odpowiadają, ale żeby uwzględniała tych mniejszych ugrupowań. W systemie większościowym tego zwykle nie musi robić, bo po prostu dominuje w parlamencie. Jaką mam propozycję? Tak. 15 po, czyli tak naprawdę mamy, no powiedzmy, jeszcze pół godziny, z czego 15 minut mam takie poczucie, że fajnie by było coś powiedzieć o wyborach prezydenckich. I troszkę nawiązać do tego, co się działo i co się będzie działo, więc oddajemy w wasze ręce tę mini lekcję i wy sobie zrobicie tak, jak będziecie uważali, ale jakbyś mógł po prostu przelecieć tam do tego kawałka, gdzie jest o wyborach prezydenckich, no bo to jest coś, co teraz nas wszystkich kręci i myślę, że warto troszkę w to wejść. Dobrze. Tak, dużo niżej w prezentacji, Donta sobie... Dobrze, to jest już skomplikowane metody obliczania głosu, bo każdy głos przekłada się na posła czy senatora, więc idźmy do wyborów prezydenta. Jeszcze dalej. Już tak. Zaraz będzie kampania wyborcza w toku, owszem, to już jest. O! Wybory prezydenckie. Tak. No i tu mamy, obecnie mamy problemy właściwie z każdą z tych zasad, które tutaj są wymieniane. To znaczy wybory prezydenckie, jeszcze przejdę jeden ten. Okej. Termin wyborów wyznacza marszałek Sejmu, to prawda. I on musi być wyznaczony najpóźniej, muszą się odbyć wybory między 100 dni przed końcem kadencji prezydenta lub 75 dni, to jest ten minimalny czas przed końcem kadencji prezydenta. I jak marszałek wyznacza te wybory, no to zaczyna się kampania wyborcza i wtedy trzeba zbierać podpisy. Żeby dostać się do, czy móc kandydować, trzeba mieć 100 tysięcy podpisów. I tu ważna rzecz. Złożenie podpisu pod jakimś kandydatem, no weźmy tych naszych obecnych kandydatów. Jeżeli złożę podpis pod kandydaturą, nie wiem, Krzysztofa Bosaka, to nie znaczy, że głosuję na Krzysztofa Bosaka, tylko chcę, żeby on mógł wystartować. I można złożyć podpisy pod wieloma kandydatami, czyli mogę złożyć podpis pod Krzysztofem Bosakiem, Robertem Biedroniem i nie wiem, Andrzejem Dudą, tak? To znaczy, to jest tylko moja deklaracja, że ja chcę, żeby oni mogli kandydować i to nie jest równoznaczne z oddaniem głosu. Wybory, i teraz będziemy mieli problem w tych wyborach kolejnych, bo mamy nowego kandydata, Rafała Trzaskowskiego, on powinien zebrać 100 tysięcy podpisów, ale nie wiemy, ile będzie miał na to czasu. No i czy nie będzie tak, że dostanie tego czasu z wybory organizuje i nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. To też ważna rzecz, z którą był problem, bo obecnie obowiązująca ustawa, ona ma zostać zmieniona, właściwie tę rolę Państwowej Komisji Wyborczej pomija i przyznaje ją politykom, co jest oczywiście niebezpieczne, no bo wyobraźcie sobie,
że jesteście politykiem od 8 do 16 jakiejś partii, a później macie organizować wybory. No pokusa, żeby zrobić to tak, żeby pomogło waszej partii, jest ogromna. Dlatego dobrze by było, żeby była jakaś zewnętrzna instytucja, niezależna od polityków, czy na ile to możliwe, niezależna od polityków, która organizuje wybory. Rozumiem, że pijesz tutaj do tej zasady, która została w tej chwili już zmieniona, właśnie, że w tej poprzedniej ustawie, która została jakby, no, te zapisy zostały usunięte, taką osobą, która organizuje wybory, miał być jeden z wiceministrów, a nie PKW. Jacek Sasin. Premierów, tak. Tak, tak. No i to jest bardzo niebezpieczne, potencjalnie niebezpieczne rozwiązanie. Ta ustawa rzeczywiście została zmieniona w Sejmie, ale w tej chwili jest w Senacie, a więc nadal obowiązuje ta ustawa. Gdyby dzisiaj miały się odbyć wybory, to wciąż ta Państwowa Komisja Wyborcza ma w niej minimalną rolę. Więc politycy mogą startować w wyborach i powinni, ale nie powinni ich organizować, tak mi się wydaje. W Polsce te wybory mają charakter większościowy i to jest większość bezwzględna. To znaczy, jeżeli ktoś dostanie więcej niż 50% głosów w wyborach, to nie ma drugiej tury, kończymy i ten, kto dostał, kto jest na pierwszym miejscu, wygrywa. Jeżeli nikt nie dostanie więcej niż 50% głosów, to musi się odbyć druga tura między dwoma kandydatami z największą liczbą głosów i ona odbywa się 2 tygodnie po pierwszej. Nie ma znaczenia, jaka jest różnica między kandydatami po pierwszej turze. To znaczy, jeden mógł dostać 49% głosów, a drugi mógł dostać 9%, ale i tak dwóch wchodzi do drugiej tury i tu głosy są liczone jak gdyby od nowa. Takie pytanie, czy komukolwiek, to do uczniów, czy komukolwiek udało się w Polsce wygrać wybory prezydenckie w pierwszej turze? Czy to wam jeszcze, czy pamiętacie, żeby ktokolwiek wygrał wybory w pierwszej turze w Polsce? Kurczę, ktoś wygrał. Tak ci się wydaje? No i wiesz, właśnie mam zaćmienie, a może nie. No nie, no pytam. To może poczekam jeszcze chwilę. Dobra. Ilu prezydentów, i to jest też ciekawe, prezydentem można być w Polsce dwa razy. To znaczy, jeżeli raz wygramy, to mamy możliwość ubiegać się o reelekcję i na tym się kończy. I na tym się kończy nasza możliwość, już więcej nie możemy być prezydentem. Pytanie jest takie, ilu prezydentów w Polsce wygrało reelekcję w ogóle? W ogóle wygrało reelekcję, to znaczy było dwie kadencje prezydentami. Od czasu, kiedy te wybory organizujemy i kiedy one są powszechne. Brawo, Aleksander Kwaśniewski oczywiście wygrał. Tak. A ilu wyborców, ilu prezydentów, ilu prezydentom udało się wygrać drugą turę? Czyli, że przez 10 lat mogli być prezydentami. No, tak, pan Łukasz odpowiada, że jeden, oczywiście, że jeden. I to jest bardzo ciekawe, że mieliśmy już prezydenta Wałęsę, prezydenta Kwaśniewskiego, prezydenta Komorowskiego, prezydenta Kaczyńskiego i jak do tej pory tylko Kwaśniewskiemu udało się wygrać reelekcję. Więc nie jest też tak, przynajmniej w Polsce, że ten, kto jest już prezydentem, to z automatu ma jak gdyby większe szanse. No raczej nasze doświadczenia pokazują, że my raczej wolimy zmieniać niż trzymać prezydenta przez dłuższy okres na urzędzie. I to też jest ciekawe, też można zadać takie pytanie, czy uważacie, że to jest słuszne, że prezydent ma ograniczoną liczbę kadencji, które może sprawować na urzędzie, czy też powinno być tak, że jeżeli ktoś się sprawdza, to mu powinien mieć prezydentem choćby dożywotnio. Tak jak prezydent Putin by chciał. Chciałem to powiedzieć, że prezydent Putin planuje teraz takie wprowadzenie takich zmian u siebie, które pozwolą mu rządzić dożywotnio. Może to jest lepsze rozwiązanie, no bo jeżeli ludziom się podoba, to dlaczego ma nie móc startować?
to można powiedzieć, że to jest ograniczenie jego praw obywatelskich. Dlaczego on nie może, a wszyscy inni mogą? Jeszcze w sprawie tych wyborów. Wybory miały być wyborami korespondencyjnymi. Czy uważacie, że to jest dobre rozwiązanie? Wbrew pozorom, to nie jest rozwiązanie specjalnie jakieś takie wymyślne. Znaczy, jest wiele miejsc, gdzie można głosować korespondencyjnie. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście, w bardzo wielu stanach można głosować korespondencyjnie. A dlaczego nie? Czy ktoś napisze, dlaczego wybory korespondencyjne nie są dobrym pomysłem? Kamilu, pytanie do ciebie, Agnieszka. O, bardzo dużo ludzi. Super, napiszcie bardzo krótko, dlaczego. A ja tylko powiem, że tutaj na tym slajdzie, który specjalnie dla was zrobiłyśmy z Dorotą, jest taka trochę, są dwa slajdy. Jeden to jest jakby pierwszy akt tego procesu całego wyborczego, prawda? Czyli pokazuje taka trochę oś czasu kropelkowa, co się wydarzyło od 10 lutego do 6 maja, właśnie. No wtedy, kiedy jeszcze uważaliśmy, że wybory będą 10 maja, to i ta ustawa, o której była mowa, która ograniczała, która wprowadzała to głosowanie korespondencyjne, która została jednego dnia uchwalona, potem się inne rzeczy działy, więc to jest bardzo moim zdaniem fajne takie dla zainteresowanych. Tutaj widzicie dużą ostatnią kroplę na tym pierwszym slajdzie, kiedy to widać, jak politycy, jak partie polityczne i liderzy polityczni, jaki mają no jednak gigantyczną władzę i wpływ na to, co się dzieje, ponieważ to porozumienie między dwoma Jarosławami doprowadziło do tego, że to głosowanie nie odbyło się w tym terminie 10 maja. No i w tej chwili na drugim slajdzie, jak go wam pokażę, to w tym obecnie, ja coś nie mogę przełączyć, ale może Łukasz może, to ono w tej chwili, no i 10 maja, nie wiem czy pamiętacie, Państwowa Komisja Wyborcza podjęła taką uchwałę, trochę Salomonową, która mówiła, że no nie było wyborów, bo nie było możliwości, stwierdzili brak możliwości głosowania. Nawet się trochę powoływali na taki zapis kodeksu wyborczego, w którym się mówi, że jak nie ma, jest tylko jeden kandydat, to wybory się nie mogą odbyć. To, no, szukali jakiegoś wyraźnie salomonowego wyjścia z tej sytuacji, w której wybory do ostatniej chwili wyglądało, że się odbędą, a potem się nie odbyły. Potem się pojawił ten projekt ustawy o tych zasadach organizacji tych wyborów, na które się dogadały ze sobą partie i dwaj Jarosławowie. I następnie zostało to, w tej chwili to się jest w Senacie, który pewnie w ciągu tam 10 dni, 2 tygodni to odeśle do Sejmu, potem będzie musiał to podpisać prezydent, no i wtedy będzie dopiero wiadomo, i marszałek Sejmu będzie mógł znowu, mogła, bo to jest pani Elżbieta Witek, ogłosić datę wyboru. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy. I tutaj są też, tak jak mówiłeś, Łukaszu, o tym, że czasami jakieś dwa różne, dwie wartości ze sobą konkurują. To tutaj też jest taki trochę konflikt wartości. Z jednej strony, no dobrze by było, żeby te wybory, żeby nie ciągnąć bardzo daleko i żeby się zmieścić w terminie, zanim się skończy kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, no ale z drugiej strony jest potrzeba czasu trochę, po pierwsze, żeby ewentualni nowi kandydaci zebrali podpisy, po drugie, żeby mogli zacząć wydawać pieniądze na kampanię wyborczą, bo to kampania to jest jednak duża rzecz, więc tu myślę, że jestem bardzo ciekawa, jaki ostatecznie to będzie termin, no ale spodziewamy się, że w okolicy końca czerwca, a ewentualnie w lipcu, tak, na pierwszej połowie. Bardzo dziękuję. Tutaj są ciekawe też głosy na przeciwko tym wyborom korespondencyjnym. Pani Natalia pisze, że taki głos mógłby być wyrzucony czy zgubiony. No tak, ale z drugiej strony też mógłby być, jak oddajemy głos w lokalu, prawda? Ktoś otwiera urnę i może zobaczyć, na kogo są oddane głosy i jak mu się ktoś nie podoba, to je jakoś tam wyrzucać.
ale wierzymy, że tego nie robi. Z wyborami korespondencyjnymi jestem też ciekawy, czy Państwo by się bardziej do nich przekonali, gdyby one były opcjonalne, bo ta nowa ustawa to zakłada. To znaczy, że jeśli chcemy zagłosować korespondencyjnie, no to wtedy możemy i taki pakiet zostanie do nas dostarczony. Jeśli chcemy zagłosować normalnie, to możemy pójść do lokalu i po prostu zagłosować tak tradycyjnie. Tutaj z tymi wyborami to jest materiał na dużą rozmowę, ale jeżeli cofniemy sobie, czy głos ktoś wykorzysta i zaciągnie kredyt na nas, bo dane udostępnimy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się zaciąga nielegalne kredyty, ale wszystko to da się zrobić tak, żeby to było w miarę bezpieczne. To znaczy na przykład ta nowa ustawa zakłada, że jest PESEL, ok, ale ta nowa ustawa zakłada, że karta wyborcza jest dostarczana do nas bezpośrednio i musimy potwierdzić odbiór, tak jak przesyłki, prawda? Poprzednia, ta taka bardzo niechlujna, to trzeba przyznać, zakładała, że po prostu się nam je wrzuci, te karty do głosowania, do skrzynki, tak jak, no nie wiem, ulotkę do pizzerii, tak? I to rzeczywiście było bardziej niebezpieczne. Teraz ta nowa ma zakładać, że jednak musimy podpisać, że dostaliśmy. Tylko to oczywiście zajmuje czas, bo co tak, tu Alicja pisze, kwitujemy odbiór karty do głosowania, tylko to oczywiście zajmuje czas, bo co wtedy, kiedy nas nie ma? Albo co wtedy, to jest jeszcze inny problem, jeśli zgłosimy chęć głosowania korespondencyjnego, ale ostatecznie stwierdzimy, że nikt nam nie odpowiada i nie chcemy głosować. Co mamy zrobić z tą kartą? Ja tego do końca nie wiem, to chyba nie jest do końca dobrze wyjaśnione, a na pewno nie było dobrze wyjaśnione w tej pierwszej wersji ustawy. Co mają zrobić ci, którzy nie chcą głosować? Natomiast też jeszcze taka ważna rzecz, można powiedzieć, i na tym polega cały galimatias, w którym się teraz znaleźliśmy, że już ta pierwsza ustawa z 6 kwietnia wprowadzająca głosowanie korespondencyjne jest nielegalna, bo w Polsce obowiązuje przepis, który mówi, że nie wolno zmieniać zasad wyborów na 6 miesięcy. Jeśli chcemy je zmieniać, to co najmniej 6 miesięcy przed samymi wyborami. Chodziło o to, żeby nie ustawiać sobie reguł wyborów pod sytuację polityczną. No i te zmiany wprowadzono krócej niż 6 miesięcy przed wyborami, więc teraz jakby to, co teraz zmieniamy, już rodzi ten problem. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No problemem jest także to, czy te wybory, mówi się, że to są nowe wybory, te, które teraz będziemy mieli, dlatego mógł się zgłosić Trzaskowski. Ale jednocześnie mówi się, że tamci starzy kandydaci mają zachowane swoje podpisy, jak gdyby mogą automatycznie startować. No to jest moim zdaniem no bezsensowne, bo tamte wybory się nie odbyły i to są nowe wybory i wszyscy kandydaci powinni na nowo zbierać podpisy, jeżeli to są rzeczywiście nowe wybory, bo tamte już się nie odbyły. Jeżeli wprowadzimy prawo teraz, prawo nie działa wstecz, to nie powinni wszyscy po prostu od nowa zebrać podpisy, ktokolwiek chce wystartować. Tym bardziej, że pojawiła się kolejna zmienna, czyli te osoby, które teraz skończą 35 lat, teoretycznie mogą wystartować na prezydenta. Gdyby wybory odbyły się 10 maja, no to ktoś, kto urodził się 11 maja, nie mógłby startować. A jak się odbędą w lipcu, no to już może. W związku z tym pojawiają się nowe osoby, które mogą dołączyć do tej grupy. W związku z tym naprawdę w ogromnym galimatiasie prawnym i to jest chyba największy problem, a nie tylko to, że część wyborców będzie głosowała korespondencyjnie. Tutaj jest ciekawe pytanie, jak głosują niedowidzący i niewidomi. I tak. Oczywiście ktoś, pan Grzegorz odpowiada, że zostały w tych poprzednich wyborach aż 56 tysięcy, prawie 57 tysięcy pakietów wyborczych wysłanych i no, osoby niepełnosprawne głosują zwykle korespondencyjnie, chociaż w tej chwili coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy się robi, a to jakieś podjazdy, a to udogodnienia, w szkołach też się robi, więc coraz więcej tych osób może też pójść i zagłosować i to jest bardzo piękne. Ja jak ostatnio głosowałam, to widziałam osobę, która po prostu przyszła z kimś, niewidomą, z białą laską, która przyszła z kimś i ten ktoś jej pomógł oddać głos tak jak chciała, więc
No, na pewno jest tak, że państwo ma obowiązek zapewnić każdemu obywatelowi możliwość głosowania. To jest nasze no, takie właściwie najważniejsze, trudno powiedzieć, czy najważniejsze, ale bo z prawami i wolnościami jest tak, że wszystkie są równie ważne, ale z pewnością to jest kardynalne prawo wszystkich obywateli. To jest właśnie prawo do głosowania i tu nie ma, nie może być i nie ma zwykle takich przeszkód, do tej pory nie było, tak, organizacyjnych. Mam wrażenie, że teraz właśnie w tym galimatiasie nie jest to do końca pewne, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji politycznej, jaką mamy w tej chwili, czyli że wszystkim zależy na tym, żeby jak najwięcej osób poszło do głosowania, to będzie taka próba, żeby wszystkim to prawo wyborcze zapewnić. Także, żeby nie było potem protestów wyborczych, że właśnie komuś, bo można składać protesty. Może powiedz o protestach wyborczych, w jakich. Tak, można składać protesty wyborcze i później Sąd Najwyższy te protesty rozstrzyga, ale to też jest ważna rzecz. To znaczy, w wyborach dochodzi do fałszerstw. To znaczy, czasami. Nawet jeżeli są, że gdzieś były jakieś nieprawidłowości, to jeszcze nie jest automatyczny powód, żeby te wybory anulować, tak? To znaczy, to nie jest tak, że jedna taka rzecz, jeden na przykład taki przypadek musi prowadzić do unieważnienia wyników wyborów. Nawet jeżeli te protesty zostaną uwzględnione pozytywnie, to nie znaczy, że wybory zostają unieważnione. Dlatego tutaj decyzja jest bardziej złożona. A jeszcze jeśli chodzi o to głosowanie wszystkich obywateli, no to rzeczywiście problem z poprzednią wersją był taki tej ustawy, że ona automatycznie wyłączała wiele tysięcy Polaków mieszkających czy przebywających za granicą, tam gdzie nie mogli pójść i oddać głosu lub po prostu nie dostaliby tego pakietu na czas. No w związku z tym to już było bardzo poważne, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset nawet tysięcy ludzi, którzy po prostu fizycznie nie mogliby oddać głosu, nawet jeśli by chcieli. No i to mogłoby, to byłaby już podstawa do podważania bardzo poważnego tych wyborów. I teraz ja bym chciał tylko, bo wiem, że już mam mało czasu, jedną rzecz powiedzieć, dlaczego to było tak ważne. Ja bym powiedział tak, gdybyśmy mieli szklaną kulę i wiedzielibyśmy, że w tym głosowaniu 10 maja wygra powiedzmy Andrzej Duda i w głosowaniu teraz, które się odbędzie, nie wiem, na jesieni czy późnym latem, też na 100% wygra Andrzej Duda i nie ma innej opcji. To znaczy wygra zawsze ten sam kandydat, to i tak te wybory należałoby przełożyć. Dlaczego? Bo liczy się nie tylko kto wygra, ale czy ludzie wierzą, że ten ktoś został wybrany uczciwie i czy uznają go za prezydenta swojego. Można się nie zgadzać z Andrzejem Dudą, można głosować na kogoś innego, ale po 2015 roku nikt nie kwestionował, że Andrzej Duda wygrał w uczciwych wyborach. Gdybyśmy zaczęli to kwestionować, gdybyśmy zaczęli kwestionować, że twierdzić, że wybory były nieuczciwe, że ten człowiek, który wygrał, nie ma mandatu do tego, żeby być prezydentem, no to zaczyna się bardzo, bardzo poważny problem, bo wtedy jak mamy traktować jego decyzje, jak mamy traktować ustawy, które on podpisuje, jak mają go traktować inni politycy na spotkaniach międzynarodowych, jeżeli jest podważana legitymizacja jego jako prezydenta. To jest bardzo, bardzo poważny problem, więc nie chodziło tylko o to, kto zwycięży, bo choćby miała zwyciężyć ta sama osoba, to ważne jest to, czy ludzie się zgadzają, że proces był uczciwy. Bo demokracja jest też tak silna, jedną z miar stabilności demokracji jest to, że ludzie się godzą na obowiązujące w niej zasady i uznają, że mimo różnych wad one są uczciwe i w związku z tym je akceptujemy i wyniki akceptujemy, jakie one dają. Jeśli się z tym przestaniemy zgadzać, no to robi się gigantyczny problem, bo możemy nie lubić naszego prezydenta, czy naszego premiera, czy jakichś różnych polityków, ale musimy się zgadzać, że oni sprawują swoje funkcje legalnie i w sposób zgodny z prawem. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Dobrze, słuchajcie, będziemy powolutku zmierzać do końca. Ja jeszcze po pierwsze chcę powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś wątpliwości, to jeszcze jest 3 minuty na to, żeby je zadać. I my z Łukaszem, i to jest do nauczycieli i do uczniów propozycja, napiszcie nam to, my potem dostajemy taki skrypt z tego czatu i na pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, odpowiemy i wam wyślemy te odpowiedzi, więc jeszcze jak macie, to jest ten moment, żeby o coś zapytać. A drugie, ja mam pytanie, ja je nawet zadałam. Nie wiem, czy wszyscy przeczytali, ale zadam je też na głos i chciałabym, żebyście, wiem, że tam parę osób odpowiedziało, ale chciałam, żebyś ty, Łukasz, na nie odpowiedział. Co z wyborami przez internet? Wydawałoby się, że to jest jakaś taka rzecz, ku której powinniśmy wszyscy zmierzać. Oczywiście fajnie jest pójść do lokalu wyborczego, ja to uwielbiam. Jak moi synowie, którzy teraz mają tam pod 30, byli mali, to na wszystkie wybory ich zabierałam i robiłam im zdjęcia. I teraz też jak idę, to robię zdjęcia i zawsze pytam komisji wyborczej, czy mogę im zrobić zdjęcie. Ostatnio nawet członkiem komisji wyborczej u mnie na Mokotowie był przepiękny pies, który był psem jednego z chyba nawet szefa komisji i dostał zezwolenie na to, żeby tam być, uroczy. Więc zawsze mam to obfotografowane i ja gdzieś uważam, że to warto traktować jako święto demokracji, naprawdę. No ale równocześnie są kraje, w których to się eksperymentuje z tym, a nawet już nie eksperymentuje, tylko po prostu robi to przez internet, co znacznie zwiększa frekwencje. Co ty na ten temat myślisz? No ja uważam, że jeśli już, to oczywiście można, tylko że znów tutaj wchodzi to, co Państwo tu piszą też w komentarzach, takie mają wątpliwości, że to można zhakować, że można jakoś zmanipulować wynik wyborów. I jeżeli takie opinie byłyby powszechne, no to nie. Bo wtedy właśnie jest ten problem, o którym wspomniałem. To znaczy, że ktoś wygrywa, a wielu ludzi mówi, że te wybory nie były uczciwe albo zostały w jakiś sposób oszukane. To raz. Dwa, jeżeli już, to wydaje mi się, że wybory hybrydowe. Wtedy to znaczy, że internet są tylko jedną z opcji. Bo nie każdy musi mieć, nie mamy obowiązku jako obywatele mieć dostępu do internetu i nie mamy obowiązku umiejętności korzystania w związku z tym ta możliwość powinna być opcjonalna, a nie obowiązkowa. Tak samo z wyborami korespondencyjnymi. Jeśli ktoś chce, to można, ale nie obowiązkowo. No i tak, także te dwie główne zastrzeżenia, chociaż też spotkałem się kiedyś w tekstach gdzieś, gdzie mówiono o tym, że wybory internetowe się wydają takie niepoważne, że jednak jak człowiek idzie do tego lokalu, widzi innych, to jest, ma też taki wymiar, ale to już socjolog przeze mnie przemawia, ma to też wymiar społeczny, to znaczy widzimy innych, to jest takie także doświadczenie wspólnotowe, że wszyscy idą, widzimy jak głosują sąsiedzi, spotykamy znajomego w komisji wyborczej, to też ma takie znaczenie budujące wspólnotę, ale to już jest trochę zupełnie, to jest już trochę inny temat. Dobrze, słuchajcie, ja tu napisałam, to jest wprawdzie mi wyszło jako pytanie, ale to jest moja propozycja. Kończymy za minutę dosłownie. Zróbcie lekcję o tym, jak przeprowadzić takie wybory hybrydowe. Po prostu jeszcze teraz, przed końcem czerwca, spróbujcie wymyślić, jak to zorganizować, trochę patrząc nawet na to, jakie są doświadczenia w innych krajach, nie wiem, Estonia, ale w bardzo wielu krajach jakieś elementy też głosowania internetowego są, bo to jest, moim zdaniem, to jest jakiś kierunek taki, zresztą nie tylko moim, bo to widzę, przyszłościowy i może wy, jako też użytkownicy
Jako użytkownicy internetu sprawni będziecie mogli zaproponować jakąś sensowną formułę, żeby wszystkie te opcje były dostępne i żeby były bezpieczne. Także to jest moja propozycja metodyczna, a druga taka na sam koniec jest taka, że w naszym podręczniku jest taki super tekst w zadaniach na koniec, bo do każdego rozdziału są zadania, on się nazywa mini dania. I bo myśmy dzisiaj cały czas mówili o tej demokracji przedstawicielskiej, a to jest tekst, który takiego bardzo fajnego faceta, Markusa Schmidta, który zaproponował, żeby w Danii, ale to mogłoby dotyczyć, nie wiem, całej Europy i też Polski, żeby wybrać jakieś grono obywateli w nadaniu. To jest 90 tysięcy ludzi, w naszym przypadku no to byłoby pewnie parę razy więcej i żeby w różnych ważnych sprawach, przy różnych ważnych ustawach ci obywatele także głosowali. No na przykład jest jakaś ustawa i ileś 90 tysięcy osób w Danii, które zwykle no jest prawdopodobnie jest to prawie graniczące z jedynką, z jednością, to znaczy pełna pewność, że to jest mniej więcej to, co wszyscy Duńczycy jakby zagłosowali, jakie jest zdanie wszystkich Duńczyków. W związku z tym, jeżeli na przykład idzie jakaś ustawa i taka mini Dania, czyli te 90 tysięcy jest za nią, no to jest okej, to wtedy ona przechodzi, a jeżeli nie jest, ta mini Dania jest przeciw, to wtedy na przykład się organizuje referendum. I to jest taki zabawny i moim zdaniem twórczy pomysł i chyba w taką stronę ta nasze wyborcze różne rozterki można próbować rozwiązywać w przyszłości i to będzie wasze zadanie, mówię tutaj do uczniów, żeby je lepiej rozwiązać, żeby korzystając z wszystkich dobrodziejstw demokracji przedstawicielskiej, też trochę próbować włączać bardziej bezpośrednio obywateli w takie decyzje. To będzie prawdopodobnie dobre i dla obywateli, i dla kraju. Bardzo dziękuję. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za taką no, spokojny i wyczerpujący wykład o sprawach, które czasami są przedstawiane jako tylko obszar jakiejś walki politycznej, a to jest właśnie taki fundament demokracji, w którym obowiązują pewne zasady i na szczęście w tej chwili też wygląda na to, że w Polsce w tych najbliższych wyborach te zasady uda się zachować. I bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Fajnie, że się spotkaliśmy. Następne spotkanie zrobimy pewnie na samym początku czerwca. No i bardzo zachęcamy do naszego podręcznika, bo nie jesteśmy wielkim wydawnictwem, robimy tylko dwa podręczniki i bardzo nam jest trudno rywalizować z dużymi firmami, ale mamy poczucie, że jakościowo nasz podręcznik, którego współautorem jest Łukasz Pawłowski, ja, Andrzej Waśkiewicz, wybitny profesor socjologii i nieżyjący już, absolutnie wybitny człowiek, o którym chcę powiedzieć na koniec, Tomasz Merta, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem i który pisał nasz przewodnik Młodego Obywatela, czyli pierwszą wersję tego podręcznika, i którą żeśmy twórczo przetworzyli, zaktualizowali i który na pewno byłby szczęśliwy, że jego dzieło jest dalej wykorzystywane. Więc bardzo zachęcam, strasznie dziękuję. Także, nie tylko uczniom, ale także wam, nauczycielom. Trzymajmy się, trzymajcie się, zwłaszcza historycy i wosowcy, bo żeby was nie wycięli matematycy i tak zwane ważniejsze sprawy. Nie ma nic ważniejszego niż to, co robicie. Dzięki, do widzenia. Do widzenia.